zaprezentujemy naszych kandydatów do Sejmu i do Senatu. O tym, że jedynką poznańskiego Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu został minister Szymon Szynkowski-Welsenk, dwójką Bartłomiej Wróblewski, a trójką wiceminister Jadwiga Emilewicz, wiemy już od czwartku. Dziś poznańskie struktury partii odsłoniły kolejne nazwiska, które w wyborach powalczą zarówno o miejsca w Sejmie, jak i w Senacie. Naszą ambicją jest to, żeby ten skład poszerzyć, żeby móc jeszcze skuteczniej pracować dla naszego miasta. Dlatego na naszej liście są doświadczeni samorządowcy. Obie kandydatki Prawa i Sprawiedliwości do Senatu to radne. Z powiatu poznańskiego wystartuje radna z Tarnowa Podgórnego Dorota Barełkowska. Z kolei z Poznania miejska radna Ewa Jemielity. Chciałabym nadal być dla mieszkańców, dla ludzi, żeby mogli do mnie przyjść, ale do biura, a nie żeby się gdzieś tam co chwilę umawiać. No i mieć też wpływ na to właśnie, na prawo, na ustawodawstwo, które nieraz wymaga zmian i wymaga poprawek. Z pozostałych miejsc listy do Sejmu wystartują radni sejmikowi Małgorzata Stryjska i Zbigniew Czerwiński, radni powiatowi Filip Żelazny i Marian Markiewicz oraz radni miejscy Klaudia Strzelecka i Lidia Dudziak, a także radny Czerwonaka Tomasz Sommerfeld i niepełniący żadnego mandatu były kandydat partii na prezydenta Poznania Tadeusz Zysk. Co ciekawe, o ile PiS podzielił się kandydatami, to nie wiemy, z jakich pozycji na liście będą oni startować. My chcielibyśmy mieć pewność co do wszystkich osób, które ostatecznie się na listach znajdą. Odrobinę tajemnicy nikomu nie zaszkodziło, a już w przyszłym tygodniu jest ostatni moment na rejestrację. Myślę, że jeszcze przed tym ostatnim momentem, to chyba środa, myślę, że jeszcze wcześniej Państwo poznają pełne nasze listy Prawa i Sprawiedliwości. Inną niespodzianką jest transfer minister zdrowia Katarzyny Sójki. Pierwotnie miała ona startować jako jedynka Prawa i Sprawiedliwości z Piły. Ostatecznie została przeniesiona i będzie kandydować z drugiego miejsca kaliskiej listy, zaraz za szefową resortu rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg. Jakub Pięta, Puls Dnia.